21 marca w Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu odbyła się wystawa fotograficzna Życie w Dolinie Odry Piotra Rosińskiego i Piotra Piznala. Będąc w tych miejscach, robiąc te zdjęcia, nagrywamy też dźwięki, z których później tworzę autorską muzykę, inspirowaną tymi miejscami, dokładnie, w których te zdjęcia są robione. TOE to dobre miejsce na tego rodzaju imprezy. Ośrodek istnieje od 2013 roku, działa w pobliżu rezerwatu Świdwie i w otoczeniu Puszczy Wkrzańskiej. Edukuje dzieci i dorosłych w dziedzinie szeroko pojętej ekologii, przyrody i natury. W czasie wernisażu zaprezentowano film, który powstał w trakcie żmudnej pracy w Dolinie Odry. Dzisiejsza wystawa jest jak gdyby przedstawieniem naszego projektu Życie w Dolinie Odry, który wspólnie z Piotrem Piznalem od wielu lat tworzymy. Naszym celem jest pokazanie unikatowych miejsc Doliny Dolnej Odry, ale też uwrażliwienie ludzi na piękno tego niezwykłego miejsca. Rok temu Piotr Rosiński i Piotr Piznal skupili wokół siebie grupę ludzi. Dziennikarzy, naukowców, przyrodników, artystów czy fachowców ze sfery dziedzictwa kulturowego. Chcą oni utworzyć park narodowy na terenie Międzyodrza. Uważają, że jeśli człowiek nie zajmie się działaniami ekologicznymi w tym miejscu, to ono zginie. Międzyodrze stanowi naturalną ochronę przed katastrofami ekologicznymi. Taka nastąpiła na przykład w lecie 2022 roku. Wtedy fala zatrutej wody spowodowała śnięcie wielu ryb. Gdyby nie Międzyodrze, tragedia rozprzestrzeniłaby się na wody Zalewu Szczecińskiego i Bałtyku. Dolina Dolnej Odry stanowi zabezpieczenie dla miast nadodrzańskich w razie nadchodzącej powodzi.